Jesteśmy po raz kolejny na targach techniki motoryzacyjnej w Poznaniu. Jest to wiodąca impreza. Na tym stoisku prezentujemy głównie produkty marki CAB, dokładnie system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tej marki na Polskę. Poza tym na stoisku promujemy jeszcze markę Stix. To jest marka dedykowana warsztatom wulkanizacyjnym. Także pełna oferta również dostępna w naszych sklepach internetowych. Prowadzimy aktualnie szkolenia. Zaprosiliśmy do udziału pana Ryszarda Marcinkowskiego, specjalistę w zakresie napraw ogumienia. On też współpracuje od lat już z nami w zakresie TPMS. Jest możliwość również zakupu urządzeń, programatorów, czujników, narzędzi służących do obsługi TPMS. Ta świadomość na dziś to jeszcze jest na zasadzie chcę, wiem, że muszę, ale poczekam, zobaczę, co zrobi konkurencja. I te serwisy, które nie decydują się w taki zdecydowany sposób wejść w nowości, bo to może nie jest nowość, ale jednak obsługa w warunkach warsztatowych systemów TPMS wymaga od siebie odrobiny odwagi. Tak? Urządzenia są proste, dzisiaj przystosowane do, powiedzmy, poziomu średnio zdolnej osoby pracującej w warsztacie, bez jakichś nadzwyczajnych zdolności, łatwe w obsłudze. Kto dzisiaj się na to nie decyduje, stawia siebie w takim drugim szeregu, który za chwilę będzie to musiał mieć, ale wtedy nie będzie miał czasu na to, żeby się nauczyć. W warunkach czysto obsługowych samochody wyposażone w TPMS-y to jest jakiś procent. Mamy na to czas, żeby poświęcić tym autom więcej uwagi, dokładniej to zrobić, nauczyć się tego robić, tak, na niewielkiej ilości. W momencie, kiedy się pojawi masowa potrzeba wymiany czujników, bo za kilka lat lawinowo wzrośnie potrzeba wymiany czujników ze względu na rozładowane baterie. Wtedy niestety nie będzie czasu na naukę, wtedy trzeba będzie to obsługiwać w tempie. I te firmy, które dzisiaj w to wchodzą, przygotowują się do tej akcji. Te, które wejdą za chwilę, nie będą miały na to czasu. Na kolejnym z naszym stoisku prezentujemy również cały asortyment Felk i głównie promujemy tam markę Carbonado i Stahlmann. Są to felgi aluminiowe i felgi stalowe. Bardzo ważna kwestia w zakresie badania jakości. Marka Carbonado została jesienią ubiegłego roku poddana certyfikacji w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w IMOCie. Jest to odpowiednik TIF-u w Niemczech. Tak samo kwestia się dotyczy marki Stahlmann. To są felgi stalowe i również przeszły tą procedurę certyfikacji. Tak? Także tutaj co do jakości mamy kwestie potwierdzone. Felgo, w sumie nasza współpraca rozpoczęła się na etapie przygotowywania takiego pomysłu na odświeżenie jednego z moich samochodów. Zacząłem szperać w internecie i przypadkiem trafiłem na wzór felgi, który bardzo mi się podoba. I dlatego też jesteśmy dzisiaj na targach właśnie na Poznań Motor Show. Odbieramy te felgi, które wybrałem. Tutaj model, na który ostatecznie się zdecydowałem, był też podyktowany głosami odbiorców, czytelników. Pierwsze wrażenie jak najbardziej bardzo fajne. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jeżeli chodzi o ogólny wzór, estetykę, to jesteśmy zachwyceni, także no, trzymamy kciuki, żeby spisywały się fajnie. No i na pewno będziemy to relacjonować. Mamy tutaj mnóstwo zgłoszeń, tak? Mamy przyjętych sporo zamówień na felgi. Oczywiście w promocyjnych cenach tu na targach. Także jesteśmy zadowoleni z udziału jak na jednym stoisku, jak i na drugim.